Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 11. Informacje przewodniczących komisji problemowej. Kto z przewodniczących komisji problemowej chciał zabrać głos w tym punkcie? Pani Zabiela Kostka-Pazdacz. Tak. Chciałam poinformować Państwa o ostatnim odbiorze. Naprawdę, zaczęliśmy ten do wyposażenia ogródku biodlanych. Zaczęliśmy ten odbiór 18 grudnia. A skończyliśmy w Wigilię Bożego Narodzenia. Znaczy, odbiór nastąpił w Wigilię Bożego Narodzenia. 18, proszę Państwa. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Więc panowie, dwóch panów z Wigilu było, był pan Andrzej Miodek, inspektor nadzorujący, i pan Tomasz Adamczyk, który jest bieżącego utrzymania, i odbiorca z Chorzowa, znaczy wykonawca z Chorzowa, no i ja. Pojechaliśmy, naprawdę, ja muszę to opowiedzieć. Bo przyjechaliśmy do ogródka tutaj przy śmietniku na drugiego kółku lotniczego, ale na wizach biologika miała być wmontowana piaskownica. I ten pan Miodek mnie pyta w samochodzie, to będziemy tutaj wysiadać? Ja mówię, no proszę pana, na po co my przyjechaliśmy, żeby odebrać to, jak nie wysiądziemy i odbierzemy. I proszę sobie wyobrazić, że jak wysiedliśmy do tej piaskownicy, to ona wyglądała tak, że ktoś wykopał dół i wrzucił piaskownicę. Przecież w ogóle nie była obsypana naokoło, nie była wypoziomowana, dziury były naokoło w gruncie. Naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. Jak ja to zobaczyłam, zdenerwowałam się bardzo, ale już nic nie mówiłam. Doszliśmy dalej, no to oczywiście nic nie było. Nie było tych naokoło, jak się one nazywają, aniu. Jak się nazywają te naokoło tego urządzenia, co jest teraz w nie wiem, chodzi o ogranicznik. Obrzeża. Nie było tego, nie było wykończone jeszcze ta masa poliuretanowa pod gondolą. No właściwie to w ogóle nic się nie nadawało do odbioru. Jak pojechaliśmy na Wężyka, to okazało się, że oni dopiero sztyr sypali pod nawierzchnię poliuretanową. No wszędzie było tak właśnie. Jak żeśmy zajechali na Sikorki, to były takie doły pokopane, że w ogóle to no grunt był cały skopany, nie nadawało się to do odbioru, bo to trzeba było ziemią zasypać, w tej chwili zasypali, no ale jeszcze trzeba na wiosnę trawę posiać, żeby się tam dało wejść, bo tam jest błoto. No, w każdym razie na Niepokalanej Panny Marii było to samo. Dopiero robili tą nawierzchnię poliuretanową. No, ten pan się tłumaczył, że nie miał kiedy sprawdzić, czy to już jest gotowe do odbioru. Ja mówię, ja nie wiem, czy na poniedziałek zdążą to zrobić. No, w poniedziałek przyjechał sam pan Adamczyk i dzwonił do mnie, gdzie by się mógł ze mną spotkać, żebym to podpisała. Ja mówię, proszę pana, ja nie mam tego nie podpisać, nie będę widziała. Po tym, co pokazaliście już raz, to przecież mowy nie ma. No to sam objechał te ogródki i stwierdził, że w takim razie jutro. No więc w Wigilię Bożego Narodzenia odbierałam to. Widziałam panią coś. Tak, no ja im mówiłam, że ja mam wieczerze przygotować na 10 osób. Cały rok. Ale to nikogo nie obchodziło. Ja nie narzekam, bo jest to moja działka i wreszcie miałam odebrać i odebrałam. Tylko mówię, żebyście się państwo nie dali nabrać na coś takiego, że nie wysiadamy, czy na taką łatwiznę, nie dajcie się nabrać. W parku lotniku to wcześniej były te wsporniki do huśtawek takie duże, bo to były drewniane, o dużej średnicy. Teraz te metalowe są małe, no to jakie dziury zostały, to nie zostali. Ja mówię, że dziecko wejdzie w tą dziurę i nogę sobie złapie. Więc wszystko to musiało być zrobione i to zrobili. Na Wigilię było zrobione. Ja może przeczytam, co odebrali. Pani Zosiutko, prosiłbym tak trochę skrócić, bo jeszcze inni przewodniczący pewnie by chcieli zabrać głos, dobrze? No ja nie mam
Regulamin 574 zł, 23 metry kwadratowe nawierzchni poliuretanowej 5520 zł, 20 metrów bieżących obrzeży betonowych 800 zł, karuzela tarczowa z siedliskami Staś 4565 zł, bujak kwad 3200, demontaż ponowny montaż huśtawki 1200 zł, razem 15859 zł. Ogródek osiedle drugiego punktu leśniczego obok śmietnika 27 metrów kwadratowych nawierzchni poliuretanowej 6480 zł. 31 metrów bieżących palisady z pożywa sztucznego, to jest palisada 1550 zł, demontaż piaskownicy 16 metrów bieżących 1600 zł. Piaskownica 3-4 razy 3-4 4450 zł. Rozdzielka palisady płyt 540 zł. Razem 14620 zł. Ale moglibyście Państwo nie mówić, no jak Was to nie interesuje, to ja nie będę czytała. Proszę czytać, Pani Zosiu. Nie dam rady w takim gwarze. Czytaj, bo mnie wolnie gardło. Pani Zosia już kończy, drodzy Państwo, bardzo proszę. Ogródek Park Lotników Polskich. Kończy albo nie. Dwie dwuosobowa huśtawka, siedziska płaskie, 3153 zł. Dwuosobowa huśtawka, siedziska kubełkowe, 3689 zł. Bujak na sprężynie, dwie sztuki, pociąg Białtko, 3714 zł. Razem 10956 zł. Ogródek Niepokalanej Panny Marii, zestaw sprawnościowy, ściana 10706 zł, nawierzchnia poliuretanowa 63 metry kwadratowe 15120 zł, obrzeża betonowe 40 metrów bieżących 1600 zł, razem 27462 zł. Ogródek Marii Dąbrowskiej, nawierzchnia i bujak na sprężynie, karuzela Jałtko 3714 zł. Ogródek ulica Wężyka, nawierzchnia poliuretanowa 4560 zł. Obrzeża betonowe 680 zł. Razem 5240 zł. Razem ogródki 77415 zł brutto. Ja jeszcze chciałam, to jest tyle na temat ogródków, a ja jeszcze chciałam coś ważnego powiedzieć. Wojewódzki lekarz weterynarii informuje, że w Federacji Rosyjskiej, w Białorusi, na Ukrainie jest afrykański pomór świń. I bardzo przestrzega, żeby jak ktoś jedzie, nie przywoził mięsa i w ogóle żywności stamtąd, ponieważ zagraża nam również zarażenie naszych świń. A to nie jest o tyle śmieszne, że jeżeli by u nas stwierdzili afrykański pomór świń, to nie będziemy mogli eksportować mięsa, wędlin, właściwie no niczego i bardzo dużo na tym stracimy. No tak. Dziękuję bardzo, Pani Zosiu. Wbrew pozorom, to jest ważna informacja, która... A tu mamy miasto, Pani Zosiu, mamy miasto, nie ma świn. A przecież na temat, który się radycznie było. Proszę Państwa, wbrew pozorom, i ważna informacja, którą otrzymaliśmy, aby rozpowszechnić wśród naszych mieszkańców, dlatego też proszę, aby na tablicę informacyjnej taka informacja trafiła. Bardzo proszę, kto jeszcze w punkcie informacji przewodniczącej Komisji Problemowej chciał zabrać głos, Pani Emocja, bardzo proszę. Komisja rewizyjna dokonała analizy. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Bardzo uwagę. Bo myślę, że teraz nie będzie do siebie. No właśnie, niektórym na pewno tak. Na przestrzeni 3 lat, czyli od początku kadencji do końca 30, znaczy do końca ubiegłego roku, czyli do końca grudnia. Tak, nie będziemy, jako komisja nie ocenialiśmy zaangażowania radnych. Myślę, że podane ilości sami Państwo ocenią. Więc tak, pan Marek Sadowski ma na więcej dyżurów, bo aż 29. Pani Regina Zadowska 28, może na 27. To są trzy pierwsze miejsca. Natomiast od końca pierwsze miejsce
zajmuje pan Witold Pekielski, egzekwo z panem Maćkiem Kotarbą, mają aż po jednym dyżurze. Paweł Meśkowicz, 4 dyżury i pan Jurek Ciepiela, 6. To są 3 ostatnie. Reszta to radnych 3. Dziękuję bardzo. Te 4 to jest dobrze. To na 3 lata. Na 3 lata? Na 3 lata. A za 3 lata? Ja myślałam, że za 1 to nie. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo Komisji Rewizyjnej za przeprowadzenie tej analizy, natomiast ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że obowiązkiem statutowym każdego radnego jest utrzymywanie kontaktu, utrzymywanie więzi ze swoimi mieszkańcami. Oczywiście może się to odbywać w różny sposób, natomiast no, dyżury są niewątpliwie jedną z najlepszych do tego okazji, tym bardziej, że mieszkańcy mogą dowiedzieć się o tym, że radni dyżurują z naszego biuletynu, ze strony internetowej, z wielu innych nośników informacji, którymi dysponuje dzielnica. Tym większe słowa uznania chciałem przekazać panu Markowi Sadowskiemu i kolejnym osobom z czołówki. Natomiast no, trochę muszę wyrazić zaniepokojenie tym jednym dyżurem w przeciągu 3 lat, no bo wyobraźmy sobie mieszkańca pod kątem prawdopodobieństwa, jakie ma szanse zastania swojego radnego, jeżeli ten był raz na dyżurze w ciągu 3 lat. No niewielkie. Także zachęcam do tego, żeby dyżurować. Myślę, że no często mieszkańcy tutaj dostarczają nam ważnych informacji, które pozwalają nam wywiązywać im jeszcze lepiej ze swoich obowiązków. Ale lista, jak to dojdzie na koniec, to już zamkana jest cała. No jak mam się... Ale niejednokrotnie to od przyszłego miesiąca będzie zaczęła lista od was jeszcze. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie słowo powiedzieć jednak. Pan Witold Pekielski, bardzo proszę, jako przewodniczący komisji problemowej. Bardzo proszę, panie Witoldzie. Tak. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że chciałbym zaproponować komisji rewizyjnej, żeby się pochyliła także nad innymi aspektami pracy radnych, ponieważ ja powiem tak, no dyżury to najłatwiej zliczyć i to jest najprostsze, natomiast o jakości pracy radnego i tego, jaki on jest, to już świadczą także, będą oceniać. Świadczą także inne rzeczy, które on robi i jeżeli tak sobie, jeżeli z telewizji tak bardzo zależy na podnoszeniu jakości pracy radnych, to może niech także w inny sposób na przykład mierzy ich pracę, na przykład, nie wiem, liczbę głosów, które oni zabierają, albo nie wiem, co oni zrobili, bo to bardzo powierzchowna miara radnego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko powiem, że wiadomo, że no, liczba dyżurów radnych danego radnego nie może być miarą jego całkowitej. Muszą być zrealizowane. Natomiast komisji rewizyjnej powiem, że tak naprawdę de facto ostatnio komisja rewizyjna jest od kontrolowania zarządu. Natomiast no, jakiś dodatkowy obowiązek wzięła sobie analizę częstotliwości odbywania przez radnych dyżurów. I ja się z tego cieszę, że to co z tego wynika? Nie, nic nie wynika. No właśnie, no właśnie, ale pani nie robi. Ja tylko przypomnę pani Witoldzie, że pani przewodnicząca komisji rewizyjnej powiedziała wyraźnie, że ona nie ocenia. To ten charakter informacji nie ma charakteru oceny, tylko po prostu pewnej statystyki. Jakie wnioski każdy z radnych z tej statystyki sobie wyciągnie, no to są jego własne wnioski. Okej. Panie Robert. Chciałam powiedzieć, że na komisja rewizyjna zajmie się częstotliwością zwoływania też komisji. No! Chyba też to jest dobrze. Dziękuję bardzo, panie Aniu. Czy ktoś jeszcze w informacjach przewodniczącego? Bardzo dziękuję.